Cześć, 1 marca ukazał się najnowszy album Liama Gallaghera i Johna Squire'a, który zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i jest najczęściej kupowaną płytą tygodnia. Specjalnie wstrzymałem się z odsłuchem tej płyty, czekając na swojego winyla i chciałbym się podzielić z Wami moimi pierwszymi wrażeniami. Na swojego winyla czekałem ponad tydzień, ponieważ podobno jest to limitowana wersja na pomarańczowym winylu. Jednak nigdzie z przodu nie ma takiej informacji, a często bywa tak, że z przodu mamy naklejkę, która informuje o kolorze płyty. Dlatego za chwilę sprawdzimy, czy winyl jest pomarańczowy. O! Jest plakat. Plakat dość specyficznej okładki. Na okładce mamy różne wymyślone produkty i na każdym produkcie znajduje się tytuł piosenki. Pora na płytę winylową. Wszystko się zgadza, jest kolor pomarańczowy. Sprawdzałem informacje na temat tego wydania i oto co znalazłem. Ekskluzywny pomarańczowy przezroczysty Eco Vinyl. To pierwszy na świecie Eco Record. Wygląda i brzmi tak samo świetnie jak tradycyjna płyta winylowa, ale została wyprodukowana w zupełnie inny sposób, łącząc technologię formowania wtryskowego i inne tworzywo sztuczne, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych CO2 aż o 85%. Zamiast PVC, Eco Record jest wykonany z PET, który jest łatwiejszy do recyklingu i uważany za bardziej przyjazny dla środowiska. Za chwilę przekonamy się, czy gra równie dobrze jak standardowy, klasyczny winyl. Album otwiera utwór Raise Your Hands, który brzmieniem przypomina mi piosenkę Beatlesów Got to Get Into My Life. Myślę, że to może być jeden z najlepszych utworów na tej płycie, a Liam Gallagher jest w znakomitej formie wokalnej. Jesus Christ, about last night, I can only apologize. Kolejny utwór to Mars to Liverpool, który został opublikowany jeszcze przed wydaniem płyty. W teledysku mamy przebitki m.in. Liama z czasów Oasis oraz Johna Squire'a ze Stone Roses. Beztroska piosenka z aurą lat 60. Jak dla mnie to taki wakacyjny hit. Just take it one day at a time. Trzeci utwór na płycie One Day at Time, taki typowy dla Liama Gallaghera z fajnymi wstawkami gitary akustycznej. This isn't happening. Nothing is real.
Czwarty utwór na płycie to I'm a Will. Po raz pierwszy słyszę Liama Gallaghera w takim bluesowym wydaniu, a sam utwór kojarzy mi się troszkę z solowym Johnem Lennonem. Piąty utwór to Just Another Rainbow, który był pierwszym singlem z płyty. Myślę, że to jeden z najlepszych utworów na tym albumie. Świetna melodia, idealny wokal Liama Gallaghera. Mamy tutaj połączenie klimatu lat 90. z Beatlesami. W tym utworze zdecydowanie wyróżnia się gra Johna Squire'a. Jeszcze nie słyszałem Liama Gallaghera w utworze z tak długimi wstawkami gitary solowej. Myślę, że to był idealny wybór na pierwszego singla. Pierwsza strona przesłuchana, jak na razie wrażenia bardzo pozytywne, a póki co winyl też gra bardzo dobrze, nie ma żadnych trzasków. Zabieramy się za drugą stronę. Love You Forever, znów w takim bluesowym, ale bardziej nowoczesnym stylu. Gitara kojarzy mi się trochę z Jimim Hendrixem i ponownie bardzo dobry wokal Liama Gallaghera. Siódmy utwór na płycie Make It Up As You Go Along, najkrótszy utwór chyba na tym albumie, z bardzo zabawnym tekstem i jest po prostu w tonie całego albumu. Ósmy utwór You Are Not The Only One, znowu dużo fajnej energii z wyróżniającym się pianinem, które przypomniało mi nagrania Liama Gallaghera z czasów BDI. Dziewiąty utwór na płycie I'm So Bored. Riff gitarowy przypomina mi Paperback Writer Beatlesów. Sam utwór jest nieco w punkowym w stylu i póki co nie wyróżnia się jakoś specjalnie. Take me down to the river. Take me down to the sea. Sitting in the garden. Lying in the pond. Listen to Mother Nature's song.
ostatni utwór Mother Nature Song nawiązuje tytułem do piosenki Beatlesów Mother Nature Son. Jest to najspokojniejszy utwór na tej płycie i bardzo szybko mi ta płyta zleciała i czuję niedosyt. Zazwyczaj kiedy tak jest, to znaczy, że płyta mi się podoba i lubię do niej wracać. Podsumowując, na pewno nie jest to wybitna płyta, ale podoba mi się sam pomysł na to, żeby połączyć siły z Johnem Squierem i po prostu cieszyć się graniem. U niektórych artystów brakuje mi takiego luzu i podejścia do nagrania albumu. Na tym albumie czuć radość z grania i nie jest to typowa komercja. I chyba dzięki temu możemy usłyszeć Liama Gallaghera w troszeczkę innym wydaniu. Jak to u Liama, mamy trochę beatlesowski klimat, ale jeszcze nigdy nie słyszałem go w takim bluesowym wydaniu. Gra Johna Squiera na gitarze sprawiła, że jest to trochę coś innego i na pewno wyróżnia się w dyskografii Liama. W przeciągu 6 lat jest to 4. studyjny album Liama Gallaghera. Oprócz tego wydał też 3 albumy koncertowe oraz single. Dużo koncertuje, ale niestety w naszym kraju nie był ani razu. Chyba zaliczam się do nielicznych osób, które nie narzekają na to, że zespół Oasis się rozpadł, ponieważ teraz możemy się cieszyć zarówno płytami Liama, jak i Noela Gallaghera. A po rozpadzie Oasis Liam Gallagher dalej grał z zespołem bez Noela pod szyldem BDI i wydali 2 bardzo dobre albumy. Noel Gallagher od rozpadu Oasis wydał 4 albumy studyjne, do tego różne epki, także od rozpadu Oasis w 2009 roku do dziś dostaliśmy 10 albumów studyjnych braci Gallagher i większość z tych wydawnictw jest na bardzo dobrym poziomie, a niektóre rzeczy są wręcz genialne. Na dziś to już wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Oczywiście polecam Wam album Liam Gallagher i John Squier. Przesłuchajcie i napiszcie w komentarzach, jak Wam się ta płyta podoba. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć!